UFC, mówiliśmy o dopingu, o tym już nie mówmy. Będzie gala w Polsce. Wreszcie spełnia się marzenie wielu kibiców. Zanim ta gala, jeszcze czeka nas wielkie wydarzenie. Polska zawodniczka stanie do pojedynku o najwyższy trofeum. Coś się zmieniło w międzyczasie, bo już cię o to pytałem. Postrzeganie, że tak powiem, Joanny w pryzmacie tego pojedynku. Jak uważasz? Ona jest faworytką, tak, no już wiemy troszeczkę więcej. Zaczęła przygotowania. Jesteś też człowiekiem telewizji, obserwujesz te treningi, bo kamera stacji, dla której pracujesz, Orange Sport, też gdzieś tam bywa na tych treningach. Jak to wszystko wygląda dla ciebie? No dobrze, no Aśka to jest maszyna i dalej będę twierdził, że to jest dziewczyna, która absolutnie ma wszystko, aby być mistrzynią UFC i nie, no kategorii chciałem powiedzieć, mistrzynią kategorii, ale zostawmy, że nie będziemy wymyślać już tam, kategorii słomkowej UFC, kropka. I wiesz co, no cieszę się na fakt, że w ogóle mamy taką szansę, że polski zawodnik, zawodniczka będzie walczyła o pas najwyższej, największej organizacji na świecie. Karla Esparza, mówiłem to wcześniej, uważam, że jest zawodniczką troszeczkę niżej notowaną niż Klaudia Gadela, z którą Jędrzejczyk decyzją sędziów wygrała i no fajnie by to było, szczególnie przed tą galą w kwietniu, jakby w marcu Aśka zdobyła mistrzowski pas i życzyłbym sobie, aby media nie do końca czasami związane ze sportami walki napisały o tym, bo to będzie olbrzymi sukces polskiego MMA. Największy moim zdaniem, odkąd ten sport jest u nas w Polsce i to będzie taki kop, myślę, że zainteresowania tą krakowską galą, chociaż o, powiedzmy, sprzedaż biletów bym się nie martwił, bo z tego co wiem, to ja też opisałem, że mam obawy, czy ta hala zostanie wypełniona, czy jest tylu kibiców UFC, ale ponoć do Event Teamu wpłynęło 7 tysięcy zapytań o biletu. Jeżeli każdy kupi przynajmniej 2 bilety, to już mamy wypełnioną krakowską arenę, co byłoby super. No, chcę zobaczyć, jak jest pełna hala ludzi, tak jak na gali KSW i wszyscy jaramy się polskimi zawodnikami, że również o UFC będzie głośno, bo to też otworzy oczy troszeczkę szerzej tym kibicom, którzy pory są gdzieś tam sfokusowani tylko i wyłącznie na KSW, że jest poza KSW życie, że jest inna organizacja, która jest taką ligą mistrzów tego sportu, że mamy tam zawodników, którzy nigdy nie walczyli w KSW, a są bardziej popularni w Stanach niż w Polsce. Chciałbym to zbilansować i chciałbym, aby to wszystko się udało. To są oczywiście marzenia, mam nadzieję, że pierwsze spełni Aśka już w marcu. Właśnie Juras, jeszcze a propos UFC, tutaj akurat mówię o tym w Krakowie, bo zacznijmy o tym rozmawiać. Powiedz, jeśli chodzi o to, czy masz już jakieś przecieki, że jakaś stacja pokaże ten event, czy to będzie tak, że kibice zobaczą go tylko live, bo no do tej pory wiemy, że tam włodarze UFC zapewniali, że jakieś rozmowy prowadzą, ale oficjalnie żadna ze stacji tam nie wypuszcza nawet tak zwanych balonów. Znaczy, wiem, że UFC rozmawia. O dwóch stacjach wiem, dwie stacje, z którymi ja jestem związany, ale jak to się zakończy, to jeszcze chyba nikt nie wie, nawet UFC. Dobrze, to Janek Błachowicz to jest jedna z gwiazd UFC na tej gali w Krakowie, no ale w walce wieczoru będzie Mirko Krokop. Powiedz, jak ty zareagowałeś na tą wiadomość, że to nie Janek będzie w Maivencie, tylko będzie zupełnie inny zawodnik, no który powiedzmy też jest legendą w ogóle, jeśli chodzi o sporty walki, nie tylko gdzieś tam MMA. Well done, tak, UFC, bo oczywiście Janek jak najbardziej, tak, byłoby trochę też dziwne, jakby w drugiej walce dostał main event, a tak walczy w co-main evencie, co jest świetne, świetnie, absolutnie, bo to jest wykorzystanie potencjału marketingowego zbudowanego przez organizację KSW. Janek Błachowicz ma już swoją rozpoznawalność w Polsce, więc walczy w co-main evencie. No i właśnie, co robi UFC? No, kontraktuje prawdopodobnie na jeden pojedynek Krokopa Filipowicza, bo to jest zawodnik, który jest znany szerokiej publiczności. Myślę, że jakokolwiek inna gwiazda kategorii ciężkiej UFC przyjechałaby tutaj walcząca na co dzień w Stanach, byłby absolutnym no-name'em, a tak przyjedzie Chorwat. Wiadomo, że on przyciągnie za sobą też sporo swoich kibiców, bo choćby w Polsce jest mnóstwo kibiców Krokopa. Moja żona, która średnio się interesuje jakimiś tam zawodnikami UFC, tym bardziej wagi ciężkiej, kiedy słyszała, że Mirko przyjeżdża, to już mówi, że jedzie na galę UFC, bo musi zobaczyć Mirko. Wiesz, czyli świadomość nazwiska Filipowicz i marki Krokop wciąż jest w Polsce żywa wśród osób, które nie do końca na co dzień śledzą to, co się dzieje. I to jest bardzo dobry ruch marketingowy, bo sam Krokop, myślę, że połowę hali polskiej publiczności wypełni właśnie swoim nazwiskiem, swoją legendą, która oczywiście gdzieś tam już prime time ma za sobą. To Janek Błachowicz. Rywala znamy, ocenię jego szansę. To jest trudny rywal, łatwy, no nie wiem, czy łatwy, akurat w UFC takie słowo może jest nieodpowiednie, no ale powiedzmy, czy na poziomie dzisiejszym Janka Błachowicza to jest dobry rywal i na tą polską galę, gdzie no wszyscy kibice będą liczyli na to, że kto jak to, ale Janek to wygrać musi. Nic nie musi przede wszystkim, tylko może to wygrać.
Tak, tak, tak. Ja myślę, że to jest świetny strzał, że akurat Jimmy Manuła. Myślę, że stylowo Janek dostaje strikera, czyli spodziewajmy się pojedynku w płaszczyźnie, który i Manuła, i Błachowicz uwielbiają, a myślę, że tak wszechstronnie patrząc, jeżeli ta walka pójdzie w clinch, w parter, to tutaj zdecydowanie wszystkie plusy na korzyść Janka i dobry rywal. Myślę, że to będzie fajne zwycięstwo, jeżeli spektakularne przed czasem po raz drugi, to w kolejnym Janek dostanie już zawodnika naprawdę topowego, bo wiem, że UFC ma spore plany wobec Janka. Pozostali polscy zawodnicy, która walka najbardziej Cię będzie elektryzować? Bo tych zawodników, jeśli nie z polskim paszportem, no to tak jak Peter Sobota, gdzieś tam z Polską związanym i kojarzonym. Wiesz co, nie ma gdzieś takiego pojedynku, który jakoś sportowo by szczególnie mi jarał. Każdy występ Polaka będzie oczywiście fajny, ale ustalmy, że wiesz, no nie dostają też rywali szerzej znanych publiczności, wielu debiutantów i wiesz, tak patrząc z boku, jakbyśmy mieli, jak jestem powiedzmy fanem UFC, oglądam ich gale, oglądam te Fight Nighty, które są w Europie, no to patrząc na kartę walk gali UFC w Polsce, a choćby w Niemczech, czy na Wyspach, czy już nie mówię o Szwecji, bo tam to jest akurat już taki sprawdzony rynek, no to jest taki trochę gówniany fight card, jeżeli chodzi na nazwiska. Wiesz, tam nie ma żadnego takiego zawodnika z zagranicy, który szczególnie by mnie jarał. Wiesz. Wszyscy przyjdziemy zobaczyć, jak odnoszą zwycięstwa Polacy. Fajnie, jakby wszyscy odnieśli jakiś tam spektakularny sukces. Tak się nie stanie. No ale poczekamy. No, to jest gala dla Polaków i tutaj mają Polacy wygrać, nie? Miałem Cię zapytać, czy ta karta UFC jest lepsza niż poprzednie KSW, ale już chyba odpowiedziałeś na to pytanie. Naszym gościem był Łukasz Juras-Jurkowski. Dziękuję bardzo. Zawsze przyjemność. Dzięki.